Bas, ton. Się robi totalny bałagan. Już lepiej jest razem zwolnić, ale razem przyspieszyć. Ważne jest to, żeby robić to razem. Także za chwilę przejdziemy do nauki rytmów dla grupy drugiej i trzeciej. Wy macie nieco bardziej skomplikowane rytmy. Dlatego pamiętajcie, jak coś będzie nie tak, to słuchajcie grupy pierwszej. Dlatego im kazałem grać tak bardzo wyraźnie ten raz, żeby to była dla was informacja. Raz, dwa, trzy, cztery. Początek, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa. Tak? Pamiętajcie o tym. Czy twój wygląd ma coś wspólnego z zainteresowaniami z Afryką? No absolutnie tak. Jakby tatuaże, które mam na sobie, są to tatuaże etniczne, więc jakby ta moja pasja, którą wyrażam w muzyce też, jakby jest, wyrażam też ją w różnej wiedzy etnicznej, takie jak zdobienie ciała, też prowadzę z żoną salon tatuażu i modyfikacji ciała w Rzeszowie. Także jakby ten świat etno jest potężny, to nie jest tylko jakby wycinek taki, że są tylko bębny, a ja wchodzę w garniturze, jakby wydaje mi się, że to jest jakaś jedna całość. No, to gdzie mieszkam, to jak mieszkam, to w jaki sposób wychowujemy dzieci, to na jakich instrumentach gram, to jest jakby całość. No. A jak ludzie reagują na te kolczyki, tatuaże? Bardzo są, ja myślę, że oczy są najważniejsze, wiesz. nie kolczyki, jakby... Myślę, że to jest jedyna rzecz, której bym nie chciał nigdy zmieniać w swoim ciele, czyli moje oczy. No to jest jakby taki wgląd w środek, więc jakby tutaj jest pełne... Jest na początku, jeśli ktoś... Są różni ludzie, wiadomo. Większość na początku jest, takie wrażenie mam, odnoszę przez chwilę, że jest jakiś niepokój, ale to jest chwila tylko. Bal karnawałowy, 18 luty, 6 dań na ciepło, muzyka DJ Piotr, cena 160 zł od pary. Restauracja Przystań zaprasza. Dom handlowy Warta posiada do wynajęcia powierzchnie handlowe. Informacje, telefon 043 827 1837 lub 515 094 800. Profesjonalne wideofilmowanie, fotografowanie, przegrywanie kaset VHS na DVD. Telefon 605 255 381. Uwaga, niespodzianka od bonusa. Do każdych wczasów otrzymasz bezpłatny parking przy lotnisku lub talon paliwowy na dojazd. Zaplanuj wczasy z bonusem i spełnij wakacyjne marzenia. Biuro Podróży Bonus, Sieradz, Aleja Pokoju 13A, telefon 500 200 777. Witam bardzo serdecznie. Moim dzisiejszym gościem jest pan Karol Mencwal, który wydał niedawno tomik wierszy pod tytułem Życie jest tylko. Panie Karolu, niewielu ludzi ma odwagę przedstawić swoją twórczość szerszej publiczności. Pan to zrobił. Co pana zainspirowało? Myślę, że można powiedzieć życie. Życie, które jest tylko. A tak poważnie, ja zawsze bardzo chciałem przedstawić swoje teksty, które zresztą w dużej części podobały mi się.
wydanie tego tomiku i cel, na jaki temu przyświeca, był świetną okazją, żeby to zrobić. I to zrobiłem. I cieszę się bardzo. I spotykałem się z dużą sympatią przyjmowane wiele tych tekstów. Także i chyba o to chodziło. Więc jest mi bardzo miło. W pańskich wierszach pojawia się często temat przemijania. Dlaczego? Przemijanie jest czymś wszechobecnym, a taką ciekawą sprawą dla mnie, raczej przykrą w sumie, właśnie kwestia przemijania. W momencie, kiedy był wydawany tomik wierszy, zmarł mój tato. Czyli cóż, no, można powiedzieć, że życie jest właśnie takie. I takie tematy przemijania są tutaj też zawarte. Przemijania takiego egzystencji codziennej, jak i czegoś głębszego, zastanawia się nad tym, że tu dzisiaj jesteśmy, za chwileczkę nas nie będzie. W tomiku pańskich wierszy znalazłam wiersze miłosne. Czy ktoś konkretny pana zainspirował? Tak, były pisane dla mojej wielkiej miłości w swoim czasie, która cóż, niestety nie poznała tych tekstów, być może kiedyś pozna. Niemniej jest to już sprawa gdzieś nieaktualna, coś, co pozostaje tylko na papierze. Na co zostaną przeznaczone środki ze sprzedaży tomiku? Pieniążki, które będą zebrane ze sprzedaży tomiku, zostaną przeznaczone, zresztą tak jak jest tutaj zapisane, na zarejestrowanie fundacji na rzecz budowy i funkcjonowania ośrodka rehabilitacyjno-mieszkalnego dla chorych na stwardnienie rozsiane. Takie ośrodki istnieją w Polsce dwa. Chciałbym taki ośrodek również w naszym mieście bądź regionie tutaj uruchomić. No, z racji też tego, że samego mnie też ta choroba dotyka, o czym chyba Państwo wiedzą w Sieradzu. Prowadzę też Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane, staram się pomagać tym ludziom, pomagając też w ten sposób sobie. I założenie tej fundacji, czy właściwie później uruchomienie takiego ośrodka, jest no, moim wielkim marzeniem, do którego ten tomik, mam nadzieję, przyczyni się i uda się to zrealizować. Ma pan swój jakiś ulubiony wiersz? Bardzo bym prosiła, żeby pan go nam przeczytał. Jeśli chodzi o ulubiony wiersz, takich wierszy jest tutaj sporo. Natomiast zanim przeczytam ten tekst, pozwolę sobie zapytać, czy pani, bo pani rozumiem, przejrzała też moje teksty, czy pani znalazła też w tym wiersze, które przypadły pani gustu? Wszystkie wiersze są bardzo ciekawe i interesujące. Dotyczą każdego z nas i w zasadzie takiej życiowej sytuacji. Jednak wierszem, który najbardziej mi się spodobał, jest wiersz 18. Pozwolę go sobie przeczytać. Umarł sobie stary człowiek i już więcej nie otworzył powiek. Miał 92 lata i zmarł. Odszedł z tego świata, zostawi spore rodzinne grono, które żegnało go z miną strapioną. Odszedł bardzo cicho, tak jak żył, chociaż przed śmiercią sporo się namęczył. Umarł sobie człowiek stary i śmierć złapała go za bary i wtuliła swe ramiona i zabrała go ta nienasycona. Choć mało co po nim zostało i niewielu go będzie pamiętało, to co żalem go żegnali i nad grobem go płakiwali, westchną nieraz, że go nie ma i że żył, chociaż cichy, stary, ale z nami był. Pozwolę sobie wybrać tutaj wiersz, który napisałem w kościele, kiedy przyszedł się modlić, gdzie jest swego rodzaju taką modlitwą, podziękowaniem. Jeśli Państwo pozwolicie, Pani pozwoli. Dziękuję Ci, Panie Boże, za ogrom litości, jak również za bezmiar Twojej cierpliwości. Dziękuję Ci za to, że mnie przywołujesz oraz że serca swego mi nie żałujesz. Dziękuję, że mogę klęknąć w modlitwie przed Tobą, jak również, że pozwalasz mi poruszać nogą. Dziękuję Ci też za to, iż mnie doświadczałeś. Czym lepiej poczuć i rozumieć siebie pozwalałeś. Dziękuję za wolną wolę i słabości wiele i że mimo to w Twoim mogę być Kościele. Dziękuję za szanse, których nie wykorzystałem i za to, że zrozumiałem, iż mało Cię kochałem. Dziękuję. Po raz kolejny proszę o wybaczenie.
Życie jest tylko. Bardzo ciekawy tytuł. Co on oznacza? Tytuł pochodzi z jednego z tekstów Życie jest tylko grą, a według mnie został przez pana Romana Tomaszewskiego, który daje tutaj recenzję, opis tych tekstów, trafnie oddając to, co one zawierają. A cóż, życie jest tylko, bo życie jest tylko i taką egzystencjalną podróżą, którą tutaj właśnie zawiera ta książeczka. Dziękuję serdecznie za rozmowę i zapraszam Państwa do księgarni. U nas zima w restauracji Pisztań zorganizowała Pani wieczór wspomnień z wakacji. Dlaczego zainicjowała Pani takie spotkanie? Każdego roku zapraszam Państwa na wyjazdy do ciepłych krajów. Kochamy Polskę. Wyjeżdżamy również po Polsce, organizujemy również wyjazdy w naszych regionach. No ale często morze nasze srogie bywa i w związku z tym zapraszam gości do ciepłej Chorwacji, ciepłej Grecji, Hiszpanii, Włoch. Organizujemy te wyjazdy z mieszkańcami Sieradza i okolic. Nie tylko. Zapraszamy gorąco, ponieważ jak się okazuje, towarzystwo z tych wszystkich wyjazdów jest na tyle zadowolone, że chce powspominać i właśnie w takich miesiącach jak zimowy styczeń mamy ochotę zobaczyć jeszcze raz filmy nagrane, zdjęcia. Sprzyjają te wszystkie warunki teraz właśnie do takich wspomnień i nasi goście skorzystali z zaproszenia i właśnie gościmy w Państwa restauracji. Gdzie ludzie najczęściej wyjeżdżają? To są różne kierunki. To są kierunki najczęściej jednak bliżej Europy, chociaż oczywiście do najdalszych zakątków świata również zapraszamy za przyczyną różnych tur operatorów. Natomiast najczęściej jednak korzystamy z tych uroków dobrego słońca i przezroczystej niemalże wody. Jak Pani wspomina swoje wakacje? Ja swoje wakacje od 3 lat wspominam bardzo dobrze, ponieważ ja preferuję tak zwany czynny wypoczynek. I mam takie ulubione biuro turystyczne w Sieradzu, które mi zaspokaja wszystkie moje potrzeby. Nie tylko mnie wozi komfortowo, ale jeszcze dostarcza mi rozrywki w czasie podróży. Opiekuje się mną, dba o komfort mojej podróży, mojego samopoczucia. A ponadto ma świetne programy wypoczynkowo-turystyczne, tak bym to nazwała. To znaczy, nawet jeżeli jedziemy czy do Chorwacji, czy do Grecji, to nie jest to tak, że zajeżdżamy i od 9 do 14 na jednej stronie, od 14 do 19 na drugiej stronie, tylko po prostu są takie fakultatywne wycieczki, które naprawdę są świetnie prowadzone, świetnie zorganizowane i dają bardzo dużo wiedzy. Ja się zachwycam wszystkim, co stworzyła natura, ale także tym, co stworzył człowiek. Więc podziwiam nie tylko widoki, ale także dzieło umysłów i rąk ludzkich. I to mnie ogromnie satysfakcjonuje. Do tego, co jeszcze zdobywam? Zdobywam rzesze przyjaciół, miłych, sympatycznych ludzi, bo tam jest właśnie tak w tym biurze, że tworzy się specjalną atmosferę.